więc jedziemy z tą pompą, bo już późno. Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na Grzybki Nie Inaczej. Tym razem dzisiaj wspólnie z Karolem. Siema, Karol. Cześć, dla was nakręcimy jakiś materiał to z świętokrzyskich lasów w zbiorze borowików. A jak będzie, zobaczycie to na moim filmie. Karol, coś od ciebie? No, słuchaj. Ryby w tym roku średnio udane, to może grzyby się udadzą, tak? Tak. No, zobaczymy, co będzie. No, wspólny wypad to zawsze wspólny wypad. Myślę, że będzie miło. Miło, ale pogoda nie za bardzo nie rozpieszcza. No cóż, no pogoda. No właśnie był taki pomysł delikatny, żeby na te ryby, ale jednak Pyza szybko go wybił z głowy. Mówi, że pojedziemy na grzyby. No proszę bardzo, jedziemy na grzyby. Jesteśmy na grzybach. No i widzicie, krótko i na temat. Zapowiadają deszcze, nie inaczej, bo jak Pyza ma wolne, to albo pada, albo leje. Więc drodzy Państwo, serdecznie zapraszamy na film, więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec lub ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać, i jedziemy z tym koksem, bo już późno. A więc pierwsze koty za płoty i jedziemy. A pierwsze tym razem, drodzy Państwo, to czerwone kozaczki. Proszę bardzo, przytulimy czerwone kozaczki. Nigdy za wiele. Do marynaty. Sam. Raz. I zobaczcie. Pierwsze czerwone kozaki, ale pada, pada, pada. Zbieramy, szukamy i nasze czerwone kozaczki pójdą do koszyka. Dobrze, licznik musimy wyjąć i licznik wyzerujemy tylko i będziemy nabijać same prawuski, czyli prawdziwe grzyby. Tak, dla moich widzów, dla mnie. I zobaczymy, co i jak. Więc drodzy Państwo, pierwsze koty za płoty. Borowików jeszcze nie ma, ale po to my przyszli, aby szukać grzybków. I drodzy Państwo, i nie mówcie do mnie, tak, niektóre kobiety, widzowie, niektórzy piszą, że o, Karol pierwszego borowika ma. Piszą, że przyjemnością chodzenie jest po lesie, ale drodzy Państwo, w taką pogodę jak dzisiaj. W deszczową, to nie wiem, czy to jest przyjemnością chodzenie po deszczu, marznięcie w taką pogodę. To chyba nie przyjemność, to już po prostu miłość i choroba do grzybów. I mamy, drodzy widzowie, pierwsze borowiki. Mamy sztukę. Jest i drugi. Mamy dwa. Jeden, drugi, trzy.
trzeci. I jeszcze tu gdzieś widziałem czwarty. I tak mówię, zaczynamy zbiór naszych borowików. Cztery. Wszystko się zgadza. I zbieramy pomalutku. I tak mówię, odnosząc się do starszych może komentarzy co do niektórych widzów, że to nie jest już przyjemność. To jest po prostu miłość do lasu, do grzybów i choroba w postaci zauroczenia. Trzy sztuki i coś się zaczyna dziać. Tak mówię, cały dzień ma padać. Ale nie, nam to w ogóle nie przeszkadza w zbiorach naszych leśnych koleżków. Tak, żeby w miarę były grzyby czyste. Zbieramy, szukamy dalej, tak aby trafić na jakieś fajniejsze i zobaczymy. Tutaj w tym odcinku lasu, bo to jest inny las niż ostatnio, są prawie, nie ma nic. Prawie nie ma nic, pojedyncze sztuki, ale słabo, bardzo słabiutko, tak by wyzbierane zostało, ale szukamy, może w końcu natrafimy na coś fajnego, więc idziemy, szukamy w tą deszczową pogodę naszych leśnych przyjaciół. Chcę natrafić na jakieś fajne grzybki, ale czy się uda? Zobaczymy, mamy tą cały czas nadzieję, dopóki jesteśmy w lesie, zbieramy, szukamy i jest w pytkę. Kolejny, ale drodzy Państwo, jest tragedia. Dzisiaj jest poniedziałek, po weekendzie, inny las. I to jest las, co czasami tu bywam, ale sami widzicie, na razie szału nie ma, pojedyncze sztuki i to rzadko. Nie wiem, co tam u Karola, rozdzieliliśmy się, ale szukam i chciałbym trafić na jakieś fajne miejsce, co będzie ich rosło kilka, ale wszędzie cięte, wszędzie widzę cięte borowiki, czyli po weekendzie po innych grzybiarzach chodzę i w tym miejscu jest słabiutko. Nie to co wczoraj, widzieliście wczoraj na filmie, coś pięknego w 2 godziny 100 ponad 100 prawdziwków przed pracą, ale to był inny las. Mogłem tam jechać, trudno. Zaryzykowałem, wybrałem ten. Widzicie, tylko jeden dzień różnicy, a jak na razie jest cienko. Ale odpoczywamy, szukamy. Grzyby są tylko dodatkiem do mojego filmu. I jest w pytkę, pomalutku, powolutku. Idzie pyza po leśnym ogródku. Drodzy Państwo, mamy tutaj dwie sztuki, ale bida,
Bida. Zobaczymy, co u Karola akurat jest. Chodź tu, Karolku. Pokaż, co masz, bo u mnie to lipa jest. Czału nie ma, ale coś tutaj mam. Mam dwa. Już poczekaj. Mam 17 sztuk. No, ty trochę więcej. Tego, chodził ktoś tu, nie? Tak, jest zdecydowanie, bo jest bardzo dużo... Pociętych, przewracanych. No, to musi... Takie jakości średnie, bym powiedział. No ale wiesz, wczoraj miałeś większe. No tak. Miałeś takie? Nie, w ogóle takich nie miałem. No to takie są fajne, tylko no, tyle, że mało. Ale widzisz, no jest... Ale nie, no, możemy sobie chodzić spokojnie. Nie, pochodzimy, tylko później zmienimy miejscówkę. O, tu Karol jest. Tu, zobaczcie, ten zdeptany zostanie, ale takie maluszki. No. Nie ma tego, co wczoraj, dopiero co do widzów widzę, mówiłem. Chodzimy na ślepo, zbieramy. I Karol, tak ci mówiłem. To, a później musimy zmienić las, jak nic nie będzie. Sztuka. I tu kolejny. Zobaczcie. Widzisz, są te inne, zobacz, o. Karol tak samo ma. No, tak. Okej. Więc zbieramy i nie ma co marudzić, że deszcz pada. Jak jest po prostu pięknie, pięknie, szans pięknie i wszyscy bajecznie. Aż się w końcu zacznie takie miejsce, co nikt nie chodził. A na razie musimy zbierać to, co jest. Nie inaczej. Nie inaczej. Musimy zbierać to, co napotkamy. Nie ma co marudzić. Widzicie, jaka pogoda po weekendzie. Powtórzę raz jeszcze. Więc nie ma co marudzić. Ja obczyszczam od razu tak, żeby to jakoś w miarę wyglądało. Idziemy dalej. Dwa. Tamten taki ogryzek, ale szukamy. Tu co mamy? Czerwonego kozaczka. Przytulimy. Zawsze to inny gatunek grzybka. Widziałem dwa. Jeden, a drugi gdzie jest? Nie, jeden tylko był, mi się zdawało. Nie, musiał być jeden. Idziemy dalej. No! Że po weekendzie, tak? No dopiero co mówiłem to widzom, że po weekendzie, więc ludzie... Naprawdę tych ludzi, tak. Więcej chyba niż tych grzybów, bo naprawdę bardzo dużo jest po wycinku. Dlatego musimy trafić na miejsce, gdzie nikt nie chodził. A jak nie, to taktyka zmiana lasu i jedziemy gdzie indziej, bo lasy świętokrzyskie są bardzo wielkie, ogromne, więc... I obfite, więc tem czy tem dla nas nie ma żadnego znaczenia, więc teraz Karol będzie brał się za poważne rzeczy, bo wkłada rękawiczkę. A przynajmniej czyste ręce będą, nie, wiesz, nie przemokną tak bardzo. Tak mówisz? No i tak jest, zobaczcie. Karol pyza. Powolutku. Powolutku, pomalutku, zbieramy.
I cóż można chcieć? Odpocząć. Odpocząć, tak. Odskoczyć. Więc tak, widzicie, takie same mamy przemyślenia, więc zbieramy dalej. Zobaczcie, sam łebek, ale ten fajny. I zbieramy na razie te niedobitki. Zobaczcie, tu wcięte z boku grzyby, a tu taki się trafił. Piękny borowik. Piękny świętokrzyski borowik. I o to chodzi, żeby takich ładnych nazbierać grzybków. Ok. Co z tego, że ładny? Zobaczcie. Zobaczcie sami, jak sito. Jak sito, to co z tego, że ładny czapkę odkroimy, ale nie naliczamy. Szukamy tych mniejszych. Mamy sztukę. Widzicie, taki piękny. A jaki zmęczony. Więc dobiemy górecki, kupecki, 2, 4, 5 i zbieramy prawdziweczki. Tak, są robaczywe, więc trzeba sprawdzać. Karol, sprawdzaj je. Tak, żeby darmo nie nosić, bo mówię, szkoda. Przetnij delikatnie, a na tyle grzybów będzie, że nazbieramy, a szkoda nosić robaczywe. Bo wiesz, noga jest najmniej wartościowa z grzyba całego. To po co nogę robaczywą zbierać? Ok, 2, 2 i kolejny bąbelek, sprawdzamy, zdrowy, sztuka, zbieramy. Następne 2. Zobaczcie, jak ładnie. No ale pusto, pusto. Pusto. Ale ładnie, ładnie. Ładny odcinek lasu. Powalone drzewka delikatnie, ale wśród nich pojedyncze sztuki sporadycznie. Musimy coś fajnego natrafić. Więc szukam dalej przy drzewach, w zielonych miejscach, w prawo, w lewo, aby nie fru na drzewo. O, jest, jest, tak mówię, pojedyncze sztuki. I jeszcze taki wszamany przez ślimaki, ale jak to mówię, sztuka to sztuka. Jedno cięcie, praktycznie i grzybek czysty. Idzie do koszyka. To pomału się napełnia.
a tak mówię, pojedyncze sztuki. Patrz, Karol. Takie to fajne. No fajne, ale wiesz, o to chodzi, że trzeba go sprawdzić. No jak inaczej? Chodź, zobaczysz. Czysty? Tak, to czysty. Co ty? A ludzie nie biorą w korzeniami i później noszą. Zobacz, czysty no. Jest? I parę jest tego. No trzeba siąść do dołu. Dziury. No tu. No. No to jest spruchnął. Zobaczcie. Już jest dalej czysty. I tak pa. Karol. I to większość. I wiesz, szkoda nosić tylko. I trzeba ciąć, sprawdzać te większe. Tak mówię, ten okres, który wyczaiłem, który mi się wyśnił 1 września, przyniósł najlepsze praktycznie grzybki. I teraz po iluś dniach robaki już się dobierają. Na następny dzień, jak zobaczyliście na filmie, ślimaki się dobrały, czyli 2 września. Już było więcej przez ślimaki zjedzonych, zżartych przez żuczki, grzybów, robaki. No i teraz czym większy, tym bardziej robaczywy, więc tak mówię, wszystko powoli się zaczyna, kończy. I różnie to bywa z tymi grzybami, jak to pokazuję na filmie, ale zbieramy dalej i jest pytkę. Grzyby cięte, jak widzicie, ale tam gdzie cięte, mogą być też rosnące gdzieś z boku. Nie zauważyłem. O, jest. Grzybki przegapione. Tak, i ten prawusek. Zobaczcie, jaki piękny grzybek. Kolejny, Karol, ale będzie na bank robaczywy, więc sprawdzę. Weźmiemy delikatnie w ten sposób. Zobaczymy, no, może być i zdrowy. Nie jestem jasnowidzem. Czysty, ten akurat czysty. Sztuka i tylko jeden, ale widzicie, cięte, więc chodzimy po kimś. Po kimś, kto go przegapił, zostawił i poszedł zbierać dalej grzybki. I zobaczcie, w taką deszczową pogodę zbieramy grzybki.
4, 6, 8, 9 sztuk. No nareszcie coś się zaczyna dziać. 9 i tu był jeszcze 10. I tu są 3. 11. 12, 13. 13 w sumie było w tym miejscu. Pomału koszyk się napełnia. Już się robi fajnie. Tak, sprawdzałem pogodę, cały dzień ma padać, więc widzicie, jakie mamy warunki. To jednak nie jest przyjemność zbierania grzybów, tylko miłość do nich, aby w taką pogodę deszczową zbierać grzyby w takich warunkach. Się wszędzie grzyby cięte, czyli zbieramy po kimś. Po kimś zbieramy, więc musimy teraz zmienić prawdopodobnie las. To za chwilkę i pojechać w inne miejsce niedaleko na grzyby. Pojedyncze, pojedyncze. Szkoda, że tylko pojedyncze sztuki się nam trafiają. Zobaczcie, jakie warunki. Ale grzybki teraz pięknie trafiłem w miejsce, kto jeszcze nie chodził. Zobaczcie.
Piękne. Sprawdzamy. Sama czapka. W tym akurat, ale tylko jeden. Z boku wszystko cięte. Ale szukamy, jak cięte to mogą być. O, widzę. No ale ten jest już taki duży. Tego małego. Tak to się prezentuje. Grzybek to grzybek. Idziemy dalej. Staruchy. Te dwa staruchy. Takich nie zbieram. Tylko tego przytulimy. Tylko tego przytulimy. I tu kolejny staruszek. Zobaczcie. Staruszek. Tego przytulimy. I tego. Bo jest piękny. No jestem. Zobaczcie. Te dwa. Chodź tu, Karol, pokażę ci coś. Jakich nie zbieram. Te dwa. A tego starucha i te zostawiam. Oczywiście te większe sprawdzimy. Zdrowy. Mamy dwie sztuki. Ok. Ten oszamany, to go zostawimy. Weźmiemy tylko te dwa grzybki. Piękne świętokrzyskie borowiki. Ten w szamany, ten tak samo, ale ten jeszcze jedyny się nadaje do zabrania. Tylko go sprawdzimy, czyściutki. A te dwa ogryzki, korzenie zostawimy. Ok. Pojedyncze, praktycznie sztuki. Pojedyncze tylko sztuki.
korzeń weźmiemy, tak aby nie gniło to, co nam się łamało. A tu mamy górecki, kupecki i dwa prawdziwecki. W sumie mamy 4 sztuki. Tak, las jest fajny. My szukamy, zbieramy dalej nasze prawuski. Ok, Karol tutaj idzie, to ja idę w prawą stroną, tak aby my sobie nie wchodzili w drogę. Idziemy jednym pasmem, ale ktoś tu przechodził też, bo są grzyby cięte, ale to nie szkodzi, nie szkodzi. Las jest duży, najważniejsze, że dużo ludzi nie ma, no bo poniedziałek. No i my zbieramy i jakoś się kosz napełnia. Zobaczcie, wszystko pięknie jest, ale jak widzicie, jak stoją, ale tylko pojedyncze sztuki. A powinno tutaj stać multum grzybków. No ale czym później z grzybobraniem, tym będzie ich mniej. Aż w końcu się skończą. Odejdą. Ale widzę drugiego. Drugiego widzę. Więc musimy się położyć i go wydubać z naszej ziemi. Tak, tu jestem. Ok. I mamy dwóch leśnych przyjaciół. A więc zawijamy się, drodzy Państwo, do domu. Prawdopodobnie pełnego kosza nie będzie. Karol, nawijaj, co i jak? No co, powolutku, pomalutku, aż do skutku. No ale dlaczego musimy kończyć? No niestety, no, że tak powiem, obowiązki wzywają. Już nie będę zdradzał nic dokładnie. Ale musimy zawijać się do domu. I przez to ważne i ważniejsze, przyjemności, przyjemności. I dlatego więc, widzicie, ja z Karolem przyjechałem samochodem, muszę się dostosować do niego, więc pomału idziemy w stronę wyjścia z lasu i kończymy tą imprezę. I zobaczycie po drodze jeszcze, co uda nam się trafić. To jeszcze pomalutku, no ale zobaczcie. Kończymy czas. Jest po prostu trochę dłużej dzisiaj zbieram, dlatego że inne miejsce niż wczoraj, co byłem sam. Jest godzina 9:49 i już idziemy do wyjścia. Więc widzicie, też w miarę po weekendzie. Lecz Karola obowiązki wzywają, dostał SMS-a. No i trudno, ja muszę się dostosować, bo resztę rzeczy mam w samochodzie.
a to jest kawał od Kielc, więc razem my przyjechali, więc razem musimy powrócić, więc jeszcze troszkę i powoli kończymy tą grzybową imprezę, więc zostańcie jeszcze ze mną i zobaczymy co i jak. Śliczny prawusek. Ale tylko jedna sztuka. A te są takie fajne, że temu zrobimy fotkę. Piękny, śliczne, świętokrzyskie borowiki. Piękny. No ale widzicie, musimy już kończyć, trudno. Okej. I teraz to jest Krysia i to jest Janek. I ona, Krysia, ta większa, ma małą dziurkę. I teraz leci tak. Siedzi Janek z Krysią na górce, przyglądają się małej dziurce. Spójrz, Jasiu, jaka mała, oj, jak się nam przydała. Kukuryku, spójrz, Jasiu, jaka mała, oj, jak się nam przydała. Kukuryku, o Jasiu, Jasiu, co żeś zrobił, oby cię pieron jasny dobił. Łochlałeś się jak świnia, pożytku z ciebie nie ma. Kukuryku, ochlałeś się jak świnia, pożytku z ciebie nie ma. Kukuryku. I tak to leciało. Kończymy pomału tą dzisiejszą imprezę. Siedzi Krysia z Jankiem na górce, przyglądają się małej dziurce. Spójrz, Jasiu, jaka mała, oj, jak się nam przydała. Kukuryku. Więc, drodzy Państwo, kończymy tą imprezę. Borowiki dopisały. Sztuk mam 154. 154 oraz Krysia z dziurką i Jasiu, którzy poszli na wierz. Krysia z Jasiem do koszyka. I tak mówię, 154 sztuki z dzisiejszego wypadu. Karol, chodź, pochwal się. Kończymy u Karola to samo. Widzicie, grzybki dopisały, musimy jechać. I tak to leciał. Powiedz coś od ciebie. Nie, no ogólnie jak najbardziej bardzo fajny wypad. Bardzo mi się las podoba. Odpoczynek jak najbardziej wskazany. Myślę, że nie ostatni wypad w tym roku. No i drodzy Państwo, kończymy na tą chwilę. I tak to leciało, nic zadać, nic ująć. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. Do następnego. Nowych widzów proszę o subskrypcję kanału, dzwoneczek. Będą śledzić mnie na bieżąco, a to z lasów, a to z rybów. I tak to leciało. Siedzi Krysia z Jankiem na górce. Okej, zawijamy się na Kielce. Poczekaj, Karolku, ale tutaj wyniuchałem jeszcze sztukę. A jak to się mówi,
sztuka to jest sztuka. I przy wyjściu z lasu deszczowa, mokro i mamy kolejną 155, a jednak do równego rachunku 155 narka i schodzimy 156. No, rozglądam się już, widzicie, no, ale naprawdę to już koniec. Do następnego, kochani widzowie. Siedzi Janek z Krysią na górce, przyglądają się małej dziurce. Spójrz Jasiu, jaka mała, oj jak się nam przydała, kukuryku. Spójrz Jasiu, jaka mała, oj jak się nam przydała, kukuryku. O Jasiu, Jasiu, co żeś zrobił, oby cię pieron jasny dobił. Łochlałeś się jak świnia, pożytku z ciebie nie ma, kukuryku. Ochlałeś się jak świnia, pożytku z ciebie nie ma, kukuryku. I tak to leciało, kończymy pomału tą dzisiejszą imprezę. Siedzi Krysia z Jankiem na górce, przyglądają się małej dziurce. Spójrz Jasiu, jaka mała, oj jak się nam przydała, kukuryku.